Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na prezentację pierwszej twardej podkładki w ofercie firmy Tesoro. Podkładka nosi nazwę Ensail. Cena takiej podkładki to jakieś 129 zł, tak więc nie należy do najtańszych. Natomiast podkładki twarde mają swoje zalety, mają także wady. O nich za chwilkę Wam opowiem. Widzicie, jak dostajemy zapakowaną samą podkładkę. Podkładka nie jest to prawda zbyt duża, ponieważ ma w najszerszym miejscu 34 cm szerokości, a 25 wysokości. Sama podkładka jest wykonana z tworzywa. Powierzchnia tego tworzywa jest mikroteksturowana, co ma zapewnić bardzo dobry ślizg myszki. Przy okazji też precyzję śledzenia powierzchni. Widzicie tutaj logo Tesoro oraz samą podkładkę, która raczej przeznaczona jest dla tzw. high sensowców, czyli osób korzystających z wysokich ustawień DPI, ponieważ podkładka jest dość mała, ale zapewnia przy tym dużą szybkość. Zobaczcie, myszka przemieszcza się praktycznie bez żadnego wysiłku, jednak podkładki twarde mają też to do siebie, że troszeczkę szybciej zużywają się na nich ślizgacze myszki, za to sama podkładka znów jest bardziej wytrzymała, bardziej długowieczna niż podkładki materiałowe. Co jest jeszcze fajnego w tej podkładce Tesoro Ensail? Bardzo fajnie trzyma się powierzchni dzięki wielu takim gumkom antypoślizgowym. Tak jak widzę, jest tutaj ich aż 9. Tak więc to naprawdę bardzo fajnie się trzyma. Ja akurat sam jestem fanem podkładek twardych, ponieważ nie mamy miękkiego podparcia dla nadgarstka, jak w przypadku podkładek miękkich, szczególnie tych dużych. I mnie osobiście dużo bardziej podobają się podkładki Tesoro serii Aegis, chociażby prezentowano tutaj Aegis X3. Podkładki grube, ręcznie obszywane, naprawdę bardzo wygodne, też zapewniające dużą prędkość myszki, przy okazji bardziej łaskawe dla ich ślizgaczy. Plusem podkładki Ensail w porównaniu do Aegis jest na pewno to, że dużo lepiej trzyma się powierzchni biurka, ponieważ podkładki Aegis troszeczkę moim zdaniem za mało mają tej przyczepności, co jest też dobre. Taka jednolita, twarda powierzchnia bardziej sprzyja sensorom, szczególnie sensorom optycznym, które, jak to sama nazwa mówi, za pomocą soczewki śledzą powierzchnię. Więc jeśli mamy podkładki miękkie, mamy już troszeczkę zniszczone lub mamy też niejednolite kolory, jakieś obrazki, wtedy taki sensor ma troszeczkę trudniej i momentami może się gubić. Tu mamy jednolitą, czarną, gładką powierzchnię, twardą, a więc tor ruchu myszki jest bardziej jednostajny i to śledzenie jest także bardziej precyzyjne. Jak najbardziej myszki laserowe też na tej powierzchni się sprawdzają. Więc po testach tej podkładki mogę powiedzieć, że jest całkiem fajna, chociaż moim zdaniem za droga i sam nie jestem fanem tego typu podkładek. Dlatego polecić ją mogę jedynie fanom twardych podkładek. Jeśli lubicie twarde, plastikowe podkładki, to na pewno Was Ensail zainteresuje. Natomiast osobiście wybrałbym miękką podkładkę, chociażby Aegisa X3 albo X4, które są naprawdę fajne. No cóż, zobaczymy, co Tesoro jeszcze nam pokaże. Może za jakiś czas pojawi się jeszcze jakaś inna podkładka. Może będzie na przykład aluminiowa, albo wykonana z jeszcze innego tworzywa, w innej ciekawej technologii. A na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!